Zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Mam na imię Alicja i jako krawiec online chciałam Wam pokazać ze statystyki dokładniej matematycznej, z estymacji parametrów, jak zbudować przedział ufności dla wartości średniej w rozkładzie, gdy mamy dużą próbę. Musimy zacząć od przeczytania treści zadania, żeby w ogóle się zorientować, czy próba jest duża, czy próba jest mała. I zakładając, że czas przebywania na oddziale w pewnym szpitalu ma rozkład normalny, to także mówię, zaznaczam, przy współczynniku ufności 0,90 proszę wyznaczyć przedział ufności dla średniego czasu przebywania na tym oddziale. Na podstawie obserwacji 45 losowo wybranych pacjentów otrzymano średni czas, średni czas przebywania równy 19 dni przy odchyleniu standardowym równym 13,5 dnia. W takim zadaniu musimy wyłapać po pierwsze, że my mamy zbudować przedział ufności dla średniego czasu. A więc chodzi nam o przedział ufności nie dla odchylenia czy dla odsetka, a po prostu dla średniej. W dalszym kroku musimy na pewno zauważyć to, że współczynnik ufności, na ile powiedzmy pewny ma być ten przedział, wynosi 0,90. I jeżeli współczynnik ufności wynosi 0,90, czyli 90%, to my możemy powiedzieć, że wartość krytyczna z rozkładu normalnego, która nam za chwilę będzie potrzebna, jest szukana przy dopełnieniu, czyli przy poziomie istotności alfa 0,1. Wartość ta krytyczna będzie wynosiła 1,64. Można ją otrzymać albo z tablic rozkładu normalnego, powiedzmy albo z tablic rozkładu normalnego, albo z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Jak konkretnie otrzymać tą wartość, możecie zapoznać się na oddzielnym moim filmie, gdzie tłumaczę zarówno w zależności jakie macie papierowe na przykład tablice, jak znaleźć tą szukaną wartość z rozkładu normalnego przy zadanym poziomie alfa 0,0 czy 0,1. Ten film ma dotyczyć budowy przedziału ufności. Idąc dalej, jeżeli z treści zadania wypiszemy sobie to, co wiemy, że średnia wynosi 19 w próbie, że odchylenie standardowe też z próby wynosi 13,5 i że próba jest liczna 45 pacjentów zbadano, możemy na pewno wyłapać, że nasza średnia w populacji generalnej jest właśnie szacowana, czyli mamy dwie rodzaje zbiorowości, wyniki z próby, czyli z małej populacji, takiej jakby powiedzmy cząstkowej, i mamy populację generalną, czyli wszystkie oddziały szpitalne, na przykład w kraju, tak, większą zbiorowość często nieokreśloną. Gdy w treści zadania niby jest napisane, że rozkład jest normalny, ale nie jest napisane, ile wynosi odchylenie standardowe w tym rozkładzie normalnym, to my musimy przyjąć, że sigma jako odchylenie standardowe, ale w populacji generalnej traktujemy jako nieznane. W tej sytuacji musimy teraz jakby jeden z trzech wzorów podstawowych wybrać, który jest u nas najlepszy. Wszystko się rozbiega o to, czy rozkład zmiennej jest normalny, ale pytanie, czy był podany o wynik odchylenia standardowego w tym rozkładzie normalnym. W tym zadaniu tego nie było, bo niby było podane odchylenie standardowe, ale jest powiedziane, że na podstawie obserwacji 45 losowo wybranych pacjentów, a więc to odchylenie standardowe musimy potraktować jako odchylenie z próby. Dlatego nie możemy powiedzieć, że mamy znane odchylenie standardowe z populacji generalnej, więc ważna jest tylko wielkość próby. Jeżeli ja tutaj widzę, że próba wynosi 45, to muszę ją potraktować, tą próbę, jako tak zwaną dużą. Czyli w tym momencie widzę, że próba jest liczna, przekracza minimalne 30 obserwacji, więc mogę korzystać z rozkładu normalnego.
Tylko, że jedna uwaga, w zależności od tego, jak wasz wykładowca przedstawia ten podział na próbę dużą i małą, tak kwalifikujecie tą próbę. Jeżeli wykładowca mówi, że próba mała to jest do 80, no to bym powiedziała, w tym momencie traktujecie tą próbę równą 45 obserwacji jako małą. Ja przyjmując kryterium minimum 30 obserwacji, czy tutaj przepraszam, powyżej 30 obserwacji, taką próbę ja uznam za dużą. Dlatego zastosuję następujący wzór. On mówi o tym, że prawdopodobieństwo tego, że średnia zawiera się między tym a tym wynikiem, wynosi na przykład 0,9. Jeżeli pouzupełniamy wszystko, co się da, średnią, wartość z rozkładu normalnego, odchylenie standardowe i pod pierwiastkiem wpiszemy wielkość próby i tu zrobimy minus, a tutaj plus, to w tym momencie po obliczeniach otrzymujemy przedział ufności dla średniej. I możemy to prosto tłumaczyć w ten sposób. Prawdopodobieństwo tego, że średnia, czyli M, zawiera się od 15,7 do 22,3, wynosi 90%. Mówiąc jakby bardziej zrozumiale, możemy mówić, że przy współczynniku ufności 90% średni czas przebywania na oddziale w pewnym szpitalu zawiera się w przedziale od 15,7 dnia do 22,3 dnia. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono zbudowania przedziału ufności dla średniej w populacji generalnej, gdy mamy dużą próbę, a odchylenie w populacji generalnej w ogóle jest nieznane. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie wejść przez moją stronę internetową zadania-projekty.pl. Możecie tam znaleźć i kontakt do mnie i zapoznać się z wszystkimi materiałami, które ja tam zostawiam. A jeśli chodzi o same materiały na YouTubie, zwróćcie uwagę, że wszystko jest posegregowane w playlisty, wszystko jest za darmo, kwestia obejrzeć, można subskrybować, komentować, zadawać mi pytania do tych przykładów, które omawiałam bezpośrednio pod filmami, a jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, odzywajcie się bezpośrednio na adres mailowy, który ja zaraz gdzieś tutaj napiszę. zadania-projekty@wp.pl. Tam od razu wysyłajcie załączniki, a gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Pamiętajcie o tym na pewno, że rozwiązanie takiego jednego zadania w życiu Wam nie gwarantuje, że zaliczycie dane ćwiczenia, czy ze statystyki, czy z każdego dowolnego innego przedmiotu, bo to są tylko filmy poglądowe, to jest tylko jeden z przykładów, więc zapraszam do nauki i oglądania pozostałych moich filmów.